To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Dzień dobry, w kolejnym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Nazywam się Janna Ciśla Kospalska, jestem trenerem i konsultantem z zakresu marketingu, personal brandingu i wystąpień publicznych oraz storytellingu. Jestem także wykładowcą Wyższych Szkół Bankowych w Toruniu i Bydgoszczy na kilku kierunkach studiów podyplomowych, m.in. nowoczesny marketing i executive marketing. No i oczywiście, regularnie słyszymy się w podcaście WSB, w którym rozmawiam z ekspertami na Aktualne i ważne tematy. A dzisiaj odcinek solo, ale temat również i aktualny, i bardzo ważny, bo porozmawiamy o zaufaniu i o tym, jak trudno to zaufanie pozyskać i jak łatwo je utracić, zwłaszcza wtedy, gdy nierozważnie korzystamy z mediów społecznościowych. Skupimy się właśnie na tym, co się dzieje online, na social media, na tym takim świecie, który czasem nam się wydaje odległy i taki, który może wiele naszych zachowań przyjąć i, i za wieloma sytuacjami możemy się ukryć, ale będę dzisiaj pokazywała, że nie do końca to tak wygląda. Wszystko zaraz się wyjaśni. To zacznijmy od tego, czym zaufanie jest. No i to jest pytanie pozornie łatwe, ale zastanówmy się, przez chwilę skupmy się nad tym i zastanówmy, co faktycznie powoduje, że jesteśmy w stanie komuś zaufać. Komu ufacie w swoim życiu? Do kogo macie zaufanie? I dlaczego tak się dzieje? Co się musi zadziać, żeby druga osoba zdobyła Twoje zaufanie, zdobyła Wasze zaufanie? Jakie są warunki konieczne? Zdarza się tak, że mamy łatwość i ufamy wielu osobom i nie stawiamy zbyt wygórowanych wymagań. Ale zdarza się też i tak, że z tym zaufaniem nie do końca jest nam po drodze. I zanim kogoś obdarzymy, właśnie zaufaniem, zanim, mu, zanim zaczniemy mu ufać, to faktycznie musimy go na e, kilku polach, w kilku działaniach sprawdzić. Czasem trwa to dłużej, czasem trwa to krócej. Tak jesteśmy skonstruowani. Po prostu. Socjologowie i psychologowie określają zaufanie, jako wiarę w drugiego człowieka. Wierzymy w tego drugiego człowieka, ale wierzymy także w jego. Kompetencje. Wierzymy, że to, o czym mówi, że potrafi, faktycznie potrafi zrobić, że faktycznie na, daną, na danej rzeczy się zna. Z zaufaniem wiążą się także uczciwość i niezawodność. Wierzymy w to, że ta druga osoba nas nie oszuka i że nas nigdy nie zawiedzie. Ufamy też komuś, kto jest przewidywalny, ale nie w takim znaczeniu nudy czy rutyny, ale raczej przewidywalności, że nawet jeżeli nas ta osoba zaskoczy, to i tak zaskoczy nas w sposób pozytywny. Zaufaniem też będziemy darzyli osobę, której jesteśmy pewni taką osobę, która jest silna. Będziemy też ufali tym, którzy dotrzymują słowa. To chyba nawet oczywiste, to że ich obietnice nie pozostają bez pokrycia. Wierzymy, że ta osoba jest w stosunku do nas szczera, nawet jeżeli teoretycznie mogłaby nas oszukać. Wierzymy w to, że nie będzie działała przeciwko nam, a wręcz przeciwnie, będzie nas wspierała. Ale ufamy przecież nie tylko osobom. Możemy ufać przedstawicielom konkretnych zawodów, chociaż tu też zdajecie sobie sprawę z tego, że na przestrzeni lat to zaufanie się zmienia. Niektórym zawodom będziemy ufali dzisiaj bardziej niż ufaliśmy lat temu kilkanaście czy kilkadziesiąt. No i oczywiście w drugą stronę to również działa. Komu innemu będą ufali nastolatkowie, komu innemu będą ufali rodzice nastolatków. Ufamy także organizacjom albo wręcz całym systemom, czyli możemy mm, ufać ustrojom czy gospodarkom. Ale czy w takim razie łatwo jest nam zaufać komuś? No i skądże znowu? Żyjemy w kulturze braku zaufania. No i nauczyły nas tego wojny, nauczyły nas tego kryzysy ekonomiczne, a często także przestrogi przed zbytnim obdarzaniem ufnością, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie ufaj. To często słyszymy. Cały czas starsze pokolenie nam o tym y, przypominają, i my często być może bezwiednie przekazujemy te informacje dalej y, naszym dzieciom. Tyle tylko, że nie sposób jest funkcjonować. Bez zaufania. Nie sposób jest tak funkcjonować nie popadając w paranoję. Musimy ufać, żeby nasze życie było zdrowe. Więc kiedy zaufamy? Zaufamy nie tylko tym osobom, z którymi mieliśmy kontakt osobisty. Bo zaufaniem obdarzamy ludzi, których nigdy osobiście nie poznaliśmy, ale to, o czym donoszą nam media, nas przekonuje. Ich wizerunek, który w mediach jest budowany, to nas trafia. Więc z zaufaniem obdarzamy polityków, dziennikarzy i inne osoby publiczne. Z zaufaniem obdarzamy celebrytów albo influencerów. Z zaufaniem obdarzamy osoby, osoby, które być może mieszkają w naszym otoczeniu, w naszym mieście czy województwie, ale których nie znamy. Za to przekonuje nas to. W jaki sposób budują swoją markę online? Dostęp do mediów społecznościowych sprawił, że jesteśmy jeszcze bliżej tych osób i jeszcze bardziej wydaje nam się, że ich znamy po prostu lepiej. Więc być może sami budujecie markę osobistą online. Jeżeli tak, to wiecie jak ważna jest mądra i przemyślana obecność w sieci i to, że budowanie zaufania może przekształcić się w ciekawe zlecenie albo awans w pracy, czy w ogóle nową ofertę pracy. Mamy mnóstwo portali, które nam w tym pomagają. Możemy budować naszą markę eksperta na przykład na, na Linkedinie, ale jest kilka elementów, które będą nie tylko budowały naszą markę, ale będą też budowały zaufanie do naszej marki. Więc jak to zaufanie zdobyć w mediach społecznościowych jeszcze zanim spotkamy się na przykład z rekruterem twarzą w twarz albo zanim y, ktoś do nas napisze w sprawie jakiegoś projektu? Co zrobić, żeby ludzie, którzy widzą nasz profil w mediach społecznościowych, żeby nam zaufali? Żeby nasz profil mówił, tak, to co on czy ona przedstawia jest wiarygodne. To co on, ona mówi, pisze, tworzy, nagrywa, cokolwiek, ma sens, przekonuje mnie tym, mam zaufanie do tej osoby. Charles Green, autor książek The Trust Advisor i Trust-Based Selling, wymienia cztery elementy, które budują zaufanie i to jest wiarygodność, niezawodność, bliskość i orientacja na inne osoby. Zacznijmy od wiarygodności. Te wiarygodność budują nasze słowa, umiejętności i doświadczenia, czyli to są te zdobyte przez nas w pocie czoła dyplomy, certyfikaty, kolejne studia, ale też współpraca z innymi markami czy osobami, osobami godnymi zaufania, pożyczamy sobie te zaufanie od innych osób, ale to też będzie nasz sposób wysławiania się, mimika czy gestykulacja. Oczywiście to powiążemy z autentycznością. Nie możemy mówić o tym, że jesteśmy pewni siebie i jednocześnie garbić pleców, bo jedno z drugim niestety się nie wspiera. Ale do autentyczności przejdziemy za chwilę. Niezawodność. Kolejny element tego, o czym mówił Charles Green. Niezawodność to są działania, które podejmujesz, to jest też to, na ile jesteś przewidywalny, o tym mówiłam, prawda, w znaczeniu przemyślanych aktywności, że twoje działania, nawet jeżeli mogą zaskoczyć, to one i tak mają sens, bo są pewną ciągłością twoich wcześniejszych wyborów albo opinii, albo tego, co było dla ciebie ważne, co, co przedstawiałeś. Niezawodność to jest też to, na ile inne osoby mogą na ciebie liczyć. Bliskość to bezpieczeństwo, które inni odczuwają, gdy są blisko nas, albo wtedy, gdy za nami podążają, albo podejmują działanie, które polecamy. Wiedzą, że nasze rekomendacje są rekomendacjami słusznymi, wierzą nam. Bliskość to także postrzeganie nas jako osób empatycznych i dyskretnych czyli takich osób, które są w stanie dotrzymać tajemnicy, która zostanie im powierzona. No i na koniec orientacja raczej skupienie się albo na sobie, albo na innych osobach. Im bardziej skupiamy się na sobie, tym mniejsze zaufanie możemy wzbudzać. Większe będziemy wzbudzali wtedy, kiedy nasze skupienie będzie w sposób szczery i autentyczny skierowane na inne osoby. Jeżeli jesteśmy zainteresowani innymi osobami, wtedy wzrasta szansa na zaufanie. Jak się domyślacie, najłatwiej jest pracować nad wiarygodnością i zdobywaniem nowych umiejętności. I chociaż jest to niezmiernie ważne, i sama też jestem orędowniczką poszukiwań nowej wiedzy, sprawdzania tego, czego już się nauczyliśmy, takiego ciągłego rozwoju, bo przecież świat jest fascynujący, świat cały czas się zmienia, to jednak samo zdobywanie umiejętności to wciąż za mało. Aby zdobyć zaufanie innych osób. Dużo trudniejsze są takie działania, które skupiają się na innych osobach, gdy faktycznie jesteśmy nimi zainteresowani, kiedy faktycznie chcemy te osoby wesprzeć się albo pomóc im w osiągnięciu ich celów. Takie zaufanie, czyli skupienie się na innych osobach, z reguły cechuje tych ludzi, którzy są już na tyle pewni siebie i pewni swojej wartości, na tyle są silni, że nie boją się skupiać na innych. To są osoby, które nie chcą przekonywać do siebie, bo wiedzą, że wcale nie muszą tego robić, a ich zainteresowanie drugą osobą jest po prostu szczere. Wiarygodność, niezawodność, bliskość i skupienie na innych osobach cztery podstawy budowania zaufania według Charlesa Grina. Warren Buffett powiedział, że budowanie marki zajmuje 20 lat, a jej utrata 5 minut. No jeżeli jesteśmy tego świadomi, to działamy w sposób przemyślany. Co w takim razie może spowodować utratę zaufania? Zacznijmy od najbardziej oczywistego elementu i to jest kłamstwo, które wydaje nam się, że w mediach społecznościowych w ogóle nie zostanie wykryte. Tak jak kiedyś się mówiło, że papier może przyjąć wszystko, tak teraz te rolę papieru przyjął właśnie internet, zwłaszcza social media. I wydaje nam się, że jesteśmy tam bezkarni, że możemy robić, właściwie publikować wszystko, bo to się przecież nie wyda. No ale się wyda prędzej czy później się wyda. Też już byliśmy świadkami różnych tego typu sytuacji, gdy udowadniano twórcom różnych postów. Że nie do końca piszą prawdę. Pierwsza podstawowa zasada, gdy budujemy swoją markę osobistą, to skupianie się na faktach. I to nie jest czas ani miejsce na pompowanie swojego ego i dodawanie y, sobie zasług, które nam w ogóle się nie należą. To nie jest miejsce, by przekonywać, że jesteśmy ekspertem w czymś, na czym się nie znamy, gdy zaledwie liznęliśmy jakiś temat. To nie jest miejsce, gdzie słowa i czyny nie idą w parze. Pamiętajcie: nie kombinujcie i nie oszukujcie swoich odbiorców, bo oni naprawdę nie są głupi. Każde kłamstwo prędzej czy później wyjdzie. Zaufanie stracimy również, gdy treści na naszym profilu będą na siłę kontrowersyjne. I tak wiem, niektórzy z nas są buntownikami i walczą ze status quo. Dla niektórych takie zaufanie jest naturalne i oczywiste, ale nie każdy taki jest. Jeżeli myślicie, że kontrowersją, przekleństwami albo treściami, które są szokujące, zbliżymy do siebie ludzi, albo wywołamy zaufanie, bo na naszych profilach było do tej pory nudno, więc bądźmy troszeczkę bardziej kontrowersyjni, wtedy przyciągniemy do siebie ludzi, to pierwsze pytanie jest takie: jakich ludzi przyciągniemy i czy na pewno to są ci odbiorcy, na których nam najbardziej zależy? A druga kwestia to jest właśnie to, że ta kontrowersja na siłę nie będzie szła w parze z naszą autentycznością. Ja nie jestem kontrowersyjna, bo w ogóle nie czuję, że, że taka chciałabym być. Gdybym zaczęła nagle na siłę publikować w mediach społecznościowych kontrowersyjne treści, to przede wszystkim bardzo szybko zostałabym rozpracowana i szybko by mi zarzucono, że to nie jest prawda. A druga sprawa jest taka, że musimy pamiętać, że nasza marka online'owa, to co się dzieje w mediach społecznościowych czy na naszej stronie internetowej, prędzej czy później będzie musiało przejść konfrontację z rzeczywistością i będziemy musieli stanąć twarzą w twarz z tymi ludźmi, którzy czytają nasze treści online. I co wtedy zrobimy? Co zrobimy, jeżeli te treści online'owe nijak nie będą się zgadzały z tym, co prezentujemy sobą offline? Warto o tym pamiętać. Dbajcie o autentyczność online. To właśnie ona będzie do nas przyciągała ludzi, a nie udawanie. Co jeszcze niszczy zaufanie? Trudno jest nam ufać osobie, która w mediach społecznościowych będzie przekazywała zmienne opinie. I tak każdy z nas uczy się. Uczymy się, rozwijamy. Możemy zmieniać zdanie, jak najbardziej, ale dosyć łatwo możemy też zidentyfikować osoby, których opinie są jak chorągiewka na wietrze. W zależności od tego, w którą stronę wieje wiatr, na tym będą się skupiać. Nie są konsekwentne, nawet zmiana ich opinii nie, nie jest wynikiem naturalnego rozwoju tylko tego, że są za bardzo skłonne do przyjmowania opinii innych osób. Pamiętajcie, Warto jest zapoznawać się z punktem widzenia innych, to na pewno poszerza nasze horyzonty. Ale opinie tworzymy własne. Nie znam osoby i wy pewnie też nie znacie, która wzbudziłaby zaufanie, prowokując kłótnie w postach albo komentarzach, albo takiej osoby, która obraża inne osoby czy im ubliża, bo trudno jest zaufać komuś, kto w ten sposób traktuje innych, przecież za chwilę mógłby tak potraktować się i nas. Media społecznościowe powodują, że z jakichś powodów czujemy się anonimowi, a anonimowi nie jesteśmy. Jeżeli dołączamy do grup facebookowych, które mają na przykład kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, czy jeszcze więcej e, członków w grupie i wydaje nam się, że, że to jest taka grupa osób zaufanych, kilkanaście tysięcy, no nawet niech będzie tysiąc, niech nawet będzie sto osób, osób, których nie znamy. Nie jesteśmy Anonimowi w mediach społecznościowych. Nie ma też czegoś takiego jak prywatność w mediach społecznościowych. Każda informacja, którą przekazujemy, może na skutek chociażby błędów w portalach e, pokazać się innym osobom. I tego trzeba być świadomym. Więc jeżeli się kłócimy, jeżeli obrażamy innych i robimy to nawet z fajkowych kąt, to pamiętajmy, że można dojść do tego, kto jest autorem danych treści. Ale zamiast o tym pamiętać. Chciałabym, żebyście zapamiętali, że media społecznościowe to nie jest miejsce, w którym się kłócimy. I to nie jest miejsce, gdzie obrażamy inne osoby. Znaczy nie wiem, jakie miejsce byłoby dobre, żeby obrażać inne osoby. Myślę, że nie ma takiego miejsca i do tego absolutnie nie zachęcam. Hmm? Ale w mediach społecznościowych na pewno anonimowi nie jesteśmy. Pamiętajcie, gdy działamy w social media zawsze ktoś obserwuje, co piszemy czy mówimy. Nie jesteśmy anonimowi, wszelkiego rodzaju kłótnie są uwieczniane na przykład na screenach i sama zresztą podczas szkoleń czy zajęć ze studentami, sobie przykładami sytuacji kryzysowych w social media i niemal każdy kolejny dzień dostarcza mi nowych materiałów. Nie bądźcie kolejnym caseem na szkoleniu. Nie bądźcie. I na zakończenie. Nie możemy nikogo zmusić, by nam zaufał. Nie mamy nad tym kontroli, zwłaszcza online nie zdobędziemy zaufania wszystkich osób i nie na tym powinno nam zależeć, ale to na co mamy wpływ, to nasze własne działania i decyzje, to one będą budowały naszą autentyczną, silną i godną zaufania markę. Tego życzę Wam i sobie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Joanna Cieśla-Kospalska